Tomasz Trela, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Przed chwilą mieliśmy okazję oglądać bardzo smutne obrazki z granicy polsko-białoruskiej. Trochę mniej się o tym mówi, bo pochłonęła nas kwestia konfliktu polskiego rządu z Komisją Europejską, ale nie wiem, czy pan czytał wczoraj tekst Zuzanny Dąbrowskiej w Rzeczpospolitej, gdzie jest opisany taki bardzo krótki dialog. Ja państwu go przeczytam w tej chwili. Czy w lesie są ciała? Tak. Ciała dzieci też? Tak. Co się z nimi stało? Polska przerzuca je na Białoruś. I co wtedy? Białorusini je zakopują. Czy my wszyscy będziemy pana zdaniem za to odpowiedzialni? Znaczy, będzie za to odpowiedzialny rząd Prawa i Sprawiedliwości na pewno, a w aspekcie globalnym nasze państwo, które dzisiaj jest zarządzane przez Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że po to był Kaczyńskiemu stan wyjątkowy właśnie, żeby robić takie rzeczy. Po to jest brak tam dziennikarzy takich obiektywnych, niezależnych, żeby te reżimowe media mogły relacjonować tylko i wyłącznie to, co chce władza PiS-u i żeby właśnie takie numery robili. Ja dzisiaj rano czytałem taką krótką informację od naszej posłanki Darii Gosek-Popiołek, która zaopiekowała się, albo jej współpracownicy, 30 osobami, które przekroczyły ten stan, te granice stanu wyjątkowego, i tam rzeczywiście przyjechali medycy, zaczynają pomagać, zaczynają wspierać, dlatego że są ludzie, którzy potrzebują wsparcia, takiego normalnego, ludzkiego wsparcia, jedzenia, picia i opieki medycznej. A jeżeli to, co pani przed chwilą przeczytała, jest prawdziwe, no to ja w Sejmie powiedziałem, że to są oszukańcy, obłudnicy, i mają krew na rękach, mówiąc do Prawa i Sprawiedliwości. To się sprawdza. Mur rozwiąże problem? Żadnego problemu mur nie rozwiąże, bo to będzie wydane nie dla mnie 1,5 miliarda złotych, tylko pewnie razy 3. Ale pewnie razy 3, dlatego że no tu zaraz... chcę szybko zrobić, to się przypłaca. Ostatnio zaraz... Krzysztof Bosak u nas to powiedział. Tak, i to pewnie będzie tak, że zaraz jeden kolega tamtego kolegi ma jakiś elektronikę, drugi ma kamery i tak dalej. Będzie kosztowało 4 miliardy. Oni wyjdą, powiedzą, że 4 miliardy, przecież bezpieczeństwo nie ma ceny, nasza suwerenność nie ma ceny, a to tak naprawdę nic nie rozwiąże, bo przecież my mamy Straż Graniczną, jest Frontex. Gdybym ja zobaczył, że wszystkie normalne metody są zastosowane i one nie przynoszą efektu, wtedy mógłbym rozmawiać o jakimś murze. Ja nic nie wiem, co tam się dzieje. Ja nic nie wiem, co tam się dzieje, dlatego że ja PiS-owi nie wierzę, bo PiS mówi prawdę tylko wtedy, kiedy się pomyli i oszuka, to wtedy powie prawdę, a tak to wszystko jest kłamstwem. No dobrze, to teraz sprawa związana z Komisją Europejską, bardzo gorąca, tu chyba wszyscy się zgodzimy, debata w Strasburgu. Podobno Jarosław Kaczyński wydał polecenie ani kroku wstecz, jeżeli chodzi o negocjacje z Komisją Europejską, a z kolei Parlament Europejski, a właściwie przewodniczący tegoż, zwrócił się do służb prawnych o przygotowanie pozwu przeciwko Komisji Europejskiej za to, że ona w dalszym ciągu nie stosuje rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości dotyczącego budżetu Unii Europejskiej. Czym to pana zdaniem się skończy? No skończy się to tym, że dopóki Jarosław Kaczyński nie odpuści, to Polska nie zobaczy ani jednego euro z pieniędzy unijnych, ani z Krajowego Planu Odbudowy, ani z nowej perspektywy unijnej. Ja przypomnę, że to jest 770 miliardów złotych na rozwój naszego kraju, zarówno po pandemii, na te aspekty funkcjonowania gospodarki, gdzie już biorą na to Niemcy, Francuzi, Grecy, Portugalczycy, a my dostajemy jedno wielkie ziobro, czyli zero. I tak może się skończyć z nową perspektywą unijną. Dostaniemy ziobro z KPO? No, na razie jest jedno wielkie ziobro i ten ziobro, mam wrażenie, ze swoimi kumplami jest z tego bardzo zadowolony, bo przecież jak ja słyszę prezesa Narodowego Banku Polskiego, który jest prywatnie kolegą Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, ale po co nam te pieniądze? Zaraz są niepotrzebne. Ale Jarosław Sellin powiedział teraz, że no rzeczywiście my tych pieniędzy nie odpuścimy jako rząd, ponieważ one nam się po prostu należą, nam Polakom, ponieważ płacimy składki do Unii Europejskiej, ale rzeczywiście mamy fantastyczną sytuację budżetową, mamy 80 miliardów nadwyżki, tak powiedział pan minister, w związku z tym ogarniemy. I mamy rekordową inflację, a ja przypomnę, że największym składnikiem budżetu jest podatek VAT, więc im więcej obywatel płaci, tym więcej VAT-u wpływa do budżetu państwa. Więc drogi obywatelu, składkę robisz ty, składkę robisz podwójną, bo rządowi, rząd się wyżywi, rząd ma pieniądze, rządu nie interesuje, ile kosztuje paliwo, bo jeżdżą za obywatela pieniądze, a VAT płynie dużym strumieniem. Jeżeli tak ma wyglądać dobra koniunktura i sytuacja budżetowa, to ja dziękuję tym ekspertom z ekonomii i gospodarki, z Prawa i Sprawiedliwości. Uważa pan, że Komisja Europejska, że Unia Europejska zdecyduje się rzeczywiście na zamrożenie pieniędzy tak, Polsce? Tak, znaczy są takie teorie, ich jest dużo, jak rozmawiam nieoficjalnie nawet z politykami czy z urzędnikami, którzy mówią, że
Unia Europejska na razie jeszcze będzie grała na ten spór, a właściwie będzie udawała, że nie odpuszcza, ale ostatecznie odpuści. Zrobi to jeszcze do końca roku, ponieważ jeśli tego nie zrobi, jeżeli rzeczywiście pieniądze zamrozi, no to będzie bardzo trudna sytuacja wewnętrzna w samej strukturze wspólnoty europejskiej, na co Unia pozwolić sobie nie chce. To ja powiem pani, jak to może wyglądać, bo dzisiaj mamy jedno wielkie ziobro, czyli zero, ale Unia Europejska może powiedzieć, dobrze, i my wam wypłacimy zaliczkę. Ta zaliczka będzie do końca tego roku wynosić 5 miliardów euro prawie. Albo 1 miliard euro. Mhm. Powie, wykazujemy dobry gest. 1 miliard euro to są 4 miliardy złotych, a my mamy dostać 270 miliardów złotych. No ale przecież premier Morawiecki powiedział, że będzie likwidacja Izby Dyscyplinarnej, to o co chodzi? No a dzisiaj ja słyszałem pana ministra Budę, który powiedział rano, że tak naprawdę to jest bardzo poważna reforma. Jarosław Kaczyński o niej mówi i oni potrzebują na tę reformę czasu. I wie pani, ile oni tego czasu potrzebują? Podał datę? Tak, podał datę. Najwcześniej połowa 2022 roku, czyli drogi obywatelu, drogi samorządowcu, drogi przedsiębiorco, właśnie PiS wam załatwia znowu brak pieniędzy z Unii Europejskiej, bo oni niektóre ustawy przygotowują w ciągu 24 godzin i kolanem dopychają, a ustawa, która jest tak naprawdę prozaicznie prosta, bo można ją przygotować właśnie w 24 godziny. W przyszłym tygodniu, czwartek, piątek jest posiedzenie Sejmu. Izba Dyscyplinarna mogłaby być zlikwidowana. Trafia ustawa do Senatu. Jak Senat nie ma poprawek, podpisuje prezydent. Wtedy premier Morawiecki jedzie do Parlamentu Europejskiego. Mówi, proszę państwa, zrobiłem to, do czego ja się zobowiązywałem i Kaczyński, zlikwidowałem Izbę Dyscyplinarną. Tylko wie pani, dlaczego on tego nie zrobi? Teraz? Dlatego, że jest taki facet w rządzie, Zbigniew Ziobro, który ma swoich tam 18 żołnierzy, który powie tak, no, drogi Jarku, jeżeli ty chcesz zlikwidować moją Izbę Dyscyplinarną, to my nie głosujemy za twoimi ustawami i będą wcześniejsze wybory. I jest klincz. I jest po prostu klincz. I teraz trzeba powiedzieć w podsumowaniu. Dzisiaj dla Jarosława Kaczyńskiego ważniejszy jest sojusz i pakt z antyeuropejskim Ziobrą niż rozwój Polski i dobrobyt polskich samorządów, przedsiębiorców i gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej. I taki jest stan faktyczny. I o tym trzeba bardzo głośno mówić. Jarosław Sellin, wspomniany już przeze mnie, powiedział, że polska opozycja, to w czym jest silna, to wpływy zagraniczne i że to przez opozycję jest taka sytuacja, bo to opozycja, nie potrafiąc sama wygrać wyborów, próbuje przez Brukselę doprowadzić do wewnętrznych zamieszek w Polsce i upadku władzy Prawa i Sprawiedliwości. Tak ta konstrukcja wygląda. To ja powiem panu ministrowi Sellinowi tak. Gdyby nie przedstawiciele demokratycznej polskiej opozycji w europarlamencie, to nikt by z nami nie rozmawiał. Naprawdę, nasi europarlamentarzyści z Koalicji Obywatelskiej, z Lewicy, z Polskiego Stronnictwa Ludowego robią dobrą robotę, bo pokazują, że Polska to jest dumny, bardzo przyszłościowy partner, ale jest chwilowo zarządzany przez nieodpowiedzialnych ludzi z Prawa i Sprawiedliwości. I na tym to polega. Pan Sellin powinien to odwrócić w drugą stronę, bo z kogo się śmieją dzisiaj w Unii Europejskiej? Przecież nie śmieją się z Polski. Nie śmieją się z pani, nie śmieją się ze mnie. Ale Prawo i Sprawiedliwość śmieją... mówi, Polska to my. Tak, no, to jest fundamentalny błąd, bo PiS przestanie tym krajem rządzić maksymalnie za dwa lata. Ale na razie rządzi i ma najwyższe poparcie, panie pośle. I na razie tak, ale my musimy zrobić wszystko, po pierwsze, żeby tę sytuację w Polsce odmienić, a po drugie, w Unii Europejskiej nasi przedstawiciele, żeby mówili, że po tym, jak PiS przestanie rządzić, wrócimy na właściwe tory. A propos Zbigniewa Ziobry, bo o nim pan już wspomniał, jeszcze chciałam słów kilka o tym, co się wydarzyło znów na linii Prawo i Sprawiedliwość, Marian Banaś, bo w zalewie tych wszystkich informacji trochę ja mam wrażenie, że bardzo istotna sprawa nam uciekła, czyli no, to oskarżenie Mariana Banasia wobec polskiej prokuratury i powiedzenie, że ma dowody na to i oświadczenia podpisane przez świadków, że prokuratura namawiała ich do składania fałszywych zeznań, które miałyby obciążyć Banasia i jego rodzinę. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi oczywiście, że to bzdura i nic takiego nie miało miejsca. Marian Banaś, no wiadomo jak jest, tylko co to oznacza, jeżeli szef Najwyższej Izby Kontroli, organu konstytucyjnego, jakby nie było wpisanego do polskiej konstytucji, wychodzi i mówi, prokuratura działa nieuczciwie i chce załatwić szefa NIK. No to pokazuje... Pan ufa Banasiowi? Czy on zmyśla? Znaczy, wie pani co, ja większe zaufanie niż do Banasia mam do kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. I wiem, że tam są ludzie, którzy pracują od 30 lat. No dobrze, lat. Tylko to akurat z kontrolerami nie ma nic wspólnego. No to jest typowa potyczka między Banasiem tak, a PiS-em. Ale ktoś materiał dowodowy zebrał, ktoś zrobił kontrolę i ktoś wysnuł te wnioski, że prokuratura działa na zlecenie polityczne. I ja w tym względzie ufam Najwyższej Izbie Kontroli. I dzisiaj powiem więcej. Właśnie dzisiaj będzie kolejny dowód na to, że opozycja w ważnych sprawach potrafi mówić jednym głosem. Za
dwie godziny. Wszystkie kluby parlamentarne, opozycyjne stają w jednym rzędzie i podpisują się pod wnioskiem o komisję śledczą w sprawie właśnie tej prokuratury. Ale bez zgody PiSu komisji śledczej nie będzie. Ale to jest bardzo ważny symbol, kolejny symbol. A co ta komisja śledcza wyjaśni? Ja jeszcze pamiętam, jak rozmawiałam z przedstawicielami Lewicy, Platformy, którzy powiedzieli, że komisje śledcze, no właściwie one już nie mają takiego przełożenia. Nie, wie pani, ale w momencie, kiedy prokuratura nie działa i kiedy organ... To musi być komisja śledcza. Tak, kiedy organ konstytucyjny, kontrolny mówi, że prokuratura nie radzi sobie i mataczy, robi politykę, no to kto ma to kontrolować? No jest komisja śledcza, powoływana przez Sejm, wchodzą przedstawiciele każdego klubu parlamentarnego, mają swoich ekspertów i co jest ważniejsze w komisji śledczej niż prokuratury? Pani nie wie, co robi prokurator, ten inny, jego współpracownik, a komisja śledcza działa przy otwartej kurtynie. I to jest ważne dla obywateli, bo obywatel na podstawie działań poszczególnych parlamentarzystów podejmuje decyzję, kto ma rację. A nam chodzi dzisiaj o to, żeby obywatele, którzy nie ufają PiS-owi, przekierowali swój głos wyborczy na przedstawicieli opozycji demokratycznej, żeby odsunąć PiS od władzy i ich rozliczyć. Bo wie pani, pierwsze dwa lata to oprócz zarządzania i prostowania tych niejasnych sytuacji na linii Polska-Unia Europejska, trzeba będzie rozliczać to towarzystwo z PiS-u. A tego rozliczania już nie jest tyle, tylko po prostu jest tyle. Tam są tony dokumentów, które trzeba sprawdzić. Fundusz Sprawiedliwości, kopertowe wybory, te Bąkiewicze, te różne historie, te respiratory. Przez za to wszystko ktoś poniesie po wyborach odpowiedzialność. No i poniosą to ci z PiS-u. Dlatego oni się, PiS przegra wybory, dlatego panie oni pośle. Się dzisiaj trzymają tak swoimi takimi pisowskimi łapami, żeby nie odpuścić tej władzy. A pan wierzy w ten scenariusz wyborów przedterminowych? Jak patrzę na dzisiejsze i czytam wywiady z panem posłem Kaczyńskim, to widzę, że on robi wszystko, żeby przyspieszonych wyborów nie było. Ja nawet przewiduję, że może być przedłużony stan wyjątkowy, nie w kontekście konstytucyjnym, tylko wprowadzony nowy, rozszerzą o kolejne dwa powiaty, żeby pokazać, że to jest granica, a przecież wiemy, że stan wyjątkowy uniemożliwia działania wyborcze. Myślę, że... No Donald Tusk podobno, ja mam takie informacje przynajmniej na ostatnim posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, uczulił członków tegoż klubu, że jego zdaniem Jarosław Kaczyński gra na wcześniejsze wybory. Wie pani, ja mówię swoje odczucie na bazie tego, co czytam. Być może pan premier Donald Tusk lepiej zna Jarosława Kaczyńskiego i na pewno nie wolno bagatelizować takich słów, ale mogę powiedzieć dzisiaj wszystkim naszym widzom, że my jesteśmy na te wcześniejsze wybory gotowi. Czy będzie to konstelacja jednej wspólnej listy, czy będzie to konstelacja indywidualnych? A pana zdaniem, jak to powinno wyglądać? Wczoraj Rafał Trzaskowski powiedział mi, że on wierzy cały czas w to, że opozycja, mając już perspektywę konkretnego terminu wyborów, się porozumie i pójdzie wspólnie. Ja podzielam pogląd pana prezydenta Trzaskowskiego. Jak będzie znany termin wyborów, na pewno wszystko przyspieszy. Również ale ustalenia... Ale jedna lista? No przecież nie ma szans na jedną listę. Wie pani co, myślę, że jedna lista nie będzie w pełni efektywna, jeżeli chodzi o pozyskiwanie głosów. Mhm. Dlatego, że jeżeli wszystkie partie usiądą na jednej liście, to zwolennik Lewicy na taką listę nie zagłosuje, zwolennik Centrum na taką listę może nie zagłosować. Na Węgrzech się, jak państwo wie doskonale, ale opozycja porozumiała. Ale zobaczymy, jaki będzie efekt też wyborczy. Dla nas to też będzie test. Nie wiem, czy pan słyszał, że w szkole podstawowej w Pszczółkach Gdańsk, Pomorze, dziewczynki mają się ubierać tak, by nie kusić chłopców. To cytat z regulaminu szkolnego. Muszą mieć zakryte ręce do dłoni, a nogi do kostek przez cały rok szkolny, czyli nawet jeżeli będzie późna wiosna i będzie bardzo, bardzo ciepło. Efekt czarnka już w polskiej szkole, znaczy, czy może rzeczywiście no trzeba... Mam nadzieję, że to nie jest do końca prawdziwa informacja. Czytałem jeszcze dzisiaj rano wypowiedź wiceprezydentki Gdańska, która mówi, że to jest jakaś taka... Ale to kurator teraz jakaś zarządza takimi sprawami. A to jeżeli kurator tym zarządza, to to jest ewidentny efekt czarnka i to jest tak, że który kurator bardziej przypodoba się ministrowi, to może dostanie jakąś dodatkową nagrodę, ale trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. I staż w laboratorium, jak w było wczoraj napisane. W laboratorium, dokładnie. Natomiast no, to jest jakaś kuriozalna historia. Pani ćwiczyła na lekcjach wychowania fizycznego, ja ćwiczyłem, koleżanki moje były ubrane w krótkie spodenki, wszystko było fajnie, wszystko było cudownie, a teraz jakieś takie historie wprowadzania. No, ale Czarnek jest z tego znany, że on jak nie wie, co zrobić albo co powiedzieć, to zrobi taką głupotę, że cała Polska się śmieje, a nie wiem, on jest może dumny, wtedy wychodzi do lustra i mówi, jak ja jestem super, bo on zresztą powiedział, że rok działalności, no dobrze, to jest wszystko super. Waruję, ale to jest bardzo poważna sprawa. Nie, no to jest cały czas podkreślam w rozmowie z ministrem Sellinem także. Ja jestem matką córki, jest pełna dziewięciolatki. A ja mam 8-letnią córkę. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, znaczy, że w polskiej szkole zaczynają się
widzieć takie rzeczy. Ja też nie jestem sobie w stanie wyobrazić, bo odbieram córkę ze szkoły i wiem, jaka ta szkoła jest. I to jest szkoła akurat łódzka, bardzo otwarta, wolna, tolerancyjna. Tam każdy chodzi tak, jak chce, ubrany i ma pewną swobodę. I mam nadzieję, że to jest jakiś wybryk, a nie jakaś reguła, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ten czy inny kurator w taki sposób ingerował w wolność i swobodę funkcjonowania szkoły. Nasze widzki piszą, też są bardzo poruszone. Mamy państwo islamskie, będzie państwo pisokatolickie. Kolejna osoba dodaje, burka to jeszcze nie dress code. Ale trzeba powiedzieć wszystkim, którzy nas oglądają i właśnie piszą, że uporządkujemy to i wróci normalność, jak PiS nie będzie rządził. I to mogę obiecać. Dobrze, to teraz sprawa kolejna, dość kontrowersyjna, mówiąc delikatnie, dla niektórych środowisk, czyli projekt Kai Godek, którym zajmie się Sejm, który w swojej istocie tak naprawdę zakazuje organizacji Marszów Równości. Czy sądzi pan, że ten projekt przez Sejm przejdzie, patrząc na to, że Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie zagłosuje z Konfederacją? Więc właściwie ja w tym momencie zadaję pytanie retoryczne. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje z Konfederacją, to mamy też taki sygnał, że Konfederacja będzie naturalnym partnerem PiS-u w przyszłej kadencji. I że nie jest wolnościowa. Tak I że absolutnie nie jest wolnościowa, tylko jest dogadana i robi jakieś tajne geszefty z Prawem i Sprawiedliwością. Ja mogę powiedzieć w imieniu Lewicy, ale myślę, że w imieniu całej demokratycznej opozycji, że my będziemy tego bronić, będziemy przeciwni, ale matematyka, arytmetyka jest nieubłagalna, więc jeżeli Prawo i Sprawiedliwość połączy tutaj siły z Konfederacją, no to zrobią zakaz, a jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślę i wtedy trzeba wszystkim zwolennikom Konfederacji to mówić. Głosujesz na Konfederację, głosujesz na Jarosława Kaczyńskiego z wolnością i twoim przekonaniem nie ma to absolutnie nic wspólnego. My mamy dużo wielu konfederatów wśród widzów, to zaraz tutaj się wyleje na pana. Ale niech się wylewa, tylko że wie pani, jest kilka głosowań w ostatniej sytuacji takich megapolitycznych, gdzie Konfederacja rzuca koło ratunkowe dla Prawa i Sprawiedliwości. No a Krzysztof Bosak ostatnio w rozmowie ze mną nie wykluczył tego, że będzie koalicja z Prawem i Sprawiedliwością. No to... Powiedział, że w polityce niczego nie można wykluczyć. No tak, no ale wie pani, a ja mogę powiedzieć na przykład bardzo wyraźnie i bardzo jednoznacznie, nigdy Lewica żadnej koalicji nie zrobi z PiS-em. Ale negocjacyjki nie, za zamkniętymi drzwiami ale były. Zna pani zdanie moje na ten temat. Nigdy żadnej koalicji z PiS-em i żadnej koalicji z Konfederacją Lewica nie będzie robić. Po wyborach naturalnym partnerem dla Lewicy jest PSL, Koalicja Obywatelska. No dobrze, to PSL, Koalicja Obywatelska, tylko teraz pytanie, dlaczego opozycja ze swoim przekazem nie jest w stanie się, panie pośle, przy tym wszystkim, co się dzieje, o czym mówicie, przebić do wyborców? Znaczy, wie pani, ja myślę, że jesteśmy w stanie się przebić, tylko to przebicie dzisiaj ma jeszcze jeden taki szklany mur, o którym musimy mówić i nie możemy się nad tym użalać, ale musimy brać to pod uwagę. Jest takie medium, które jest opłacane z publicznej kasy, które każdego dnia zieje totalną nienawiścią do opozycji i totalnym wychwalaniem co do PiS-u. Ostatnio nawet wystawiło to medium, o którym pan wspomina, ceny benzyny w złotówkach w innych krajach także. Ale wie pani, dla mnie takim namacalnym jak gdyby odzwierciedleniem tego medium była debata w Parlamencie Europejskim. Stacje komercyjne pokazywały debatę od początku do końca, a to medium opłacane z pieniędzy podatników pokazywało wypowiedzi Morawieckiego i tylko parlamentarzystów do Europarlamentu, którzy są przychylni dla Prawa i Sprawiedliwości. I to jest, bo wrogiem jest PiS, ale wrogiem jest również ta propaganda pisowska. My musimy sobie z tym poradzić, ale ja zawsze twierdziłem, koniec zajmowania się sobą, ulotka, od domu do domu, od wsi do wsi i przekonywanie. Media to jest jedno, a ciężka robota to jest drugie. I dopóki my tego nie zaczniemy na serio robić, to naprawdę będzie nam ciężko. Ale ja wierzę w to, że ten rok wszystkie partie będą miały wybory wewnętrzne, wybrała się Lewica, wybiera się Platforma, wybierze się PSL, zakończymy te historie wewnętrzne i właśnie tak będziemy robić. Jaki jest pana status teraz w Nowej Lewicy? Bo ja już się pogubiłam, nie, szczerze wszystko. Mówiąc. Już wiem, że jest tych dwóch współprzewodniczących, a pan, Joanna Senyszyn, ta cała grupa, w cudzysłowie buntowników, Andrzej Rozenek. Jak to teraz wygląda tak naprawdę? Ja jestem szefem Nowej Lewicy w województwie łódzkim. Dobrze. I w Łodzi. Czyli z czym się pan dogadał? Uznaliśmy, że projekt Nowej Lewicy jest ważniejszy niż nasze indywidualne swary i kłótnie. Budujemy dalej Nową Lewicę. Mam nadzieję, że ten pokład Nowej Lewicy będzie się poszerzał. Etap walki, etap kłótni mamy za sobą. No, jak słucham Joanny Senyszyn, to zupełnie nie. Mam nadzieję, że też będziemy mieli to za sobą, dlatego że wyborcy, nasi wyborcy, wyborcy opozycji nie chcą czytać o naszych walkach, tylko chcą czytać o rywalizacji i twardej polityce wobec PiS-u. Włodzimierz Czarzasty, pytany o słabe sondaże Lewicy, mówi, to bierze się głównie z naszej głupoty.
Przez ostatnie 4-5 miesięcy zajmowaliśmy się głównie sobą i opowiadaliśmy o sobie różne bzdury. To zawsze jest tak, że jak partia zaczyna się zajmować sobą, a nie zajmuje się rzeczami, które interesują elektorat, to dostaje po głowie. No pan także był... Ale wie pani co, ja usłyszałem od Włodzimierza Czarzastego, z którym bardzo często rozmawiam, mówi, wiesz co, tak naprawdę to wszystko jest 50 na 50. 50 twojej winy, 50 mojej winy. Jeżeli zrobiliśmy błędy, to dzisiaj trzeba powiedzieć tak, nie ma ważniejszej rzeczy dla lewicy, dla opozycji, jak odsunięcie PiS-u od władzy, dlatego że PiS to nie jest nasz wróg czy rywal polityczny. PiS to jest wróg Polski i polskich obywateli. I to jest dzisiaj najważniejsze. I naprawdę moja walka z Czarzastym, Czarzastego walka ze mną ma drugorzędne, trzeciorzędne znaczenie, bo ludzi dzięki tej walce nie odsuną PiS od władzy. Nie, ale sposób rządzenia, zarządzania partią, bardzo wiele o tej partii nam mówi, panie tak, pośle. Ale... I proszę wybaczyć, ale ja takich rzeczy nie bagatelizuję. Ja rozumiem, tylko wie pani co, 9 października był kongres. Na kongresie było 1100 delegatów. Każdy z tych 1100 delegatów mógł się zgłosić na współprzewodniczącego, mógł startować. Andrzej Rozenek nie mógł. No nie mógł, bo nie jest w partii. A dlaczego nie jest w partii? Dlatego, że nie przyjął go Włodzimierz Czarzasty. Dziękuję. Dlatego uważam, że panowie też powinni ze sobą usiąść i ten temat wyjaśnić, zamknąć i dokończyć. Ale było 1100 delegatów, każdy mógł wystartować. Wystartował Czarzasty, wystartował Biedroń, są nowi wiceprzewodniczący. Naprawdę pchamy ten wózek do przodu, bo ten wózek w 2023 roku musi nas doprowadzić do tego. PiS ma przestać rządzić tym krajem, bo jest szkodnikiem. I to takim no, szkodnikiem na skalę już europejską. Ponad 30%, czasem w niektórych sondażach w Polotach do 40% obywateli uważa inaczej. Obywateli, którzy są bardzo zmobilizowani do tego, żeby do tych wyborów chodzić. No tak, tylko wie pani, ja jestem w polityce po to, żeby tych obywateli przekonywać, żeby to nie było 30%, tylko żeby było 25, 20, 15, żeby w końcu przegrali wybory. Nie ma ludzi nieśmiertelnych w polityce. Nie ma mistrzów świata w polityce, którzy będą rządzić raz i wiecznie. I Kaczyński też musi sobie zdawać z tego sprawę. Przyjdzie kiedyś taki piękny dzień, gdzie Kaczyński się obudzi i powie tak, ale co się stało, że mamy już 25%? Przyjdzie taki dzień, naprawdę. Tylko my musimy ciężko pracować, nie żalać się nad sobą, nie tłuc się między sobą, bo ja uważam, że jak Tusk organizuje manifestację, to na tej manifestacji powinna być cała opozycja. Jak Lewica organizuje manifestację, to nie było na bo był Biedroń, bo był Biedroń. Ale jest dwóch, to no dobra, być no, dwóch, no, chyba, nie, no nie będą chodzić we dwóch wszędzie. No, no ja nie wiem, to po co tak wybraliście. No dobrze, ale nie będą chodzić we dwóch, no to już też tak obiektywnie, nie będą na dwa głosy wypowiadać się w imieniu Lewicy. Był Biedroń, była reprezentacja Lewicy, ja byłem w Łodzi, zabierałem głos, był Krzysztof Kwiatkowski, był Michał Kamiński w Łodzi. Tak, to pamiętamy. Stajemy razem i mówimy dzisiaj, posłuchajcie, jesteśmy to jest nasza wspólna sprawa. Tak jak jednoczyliśmy się w przypadku zaostrzenia przepisów aborcyjnych, teraz na wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, musimy mówić jednym głosem. Tak, jutro jest rocznica, jutro o godzinie 18. Wszystkich zresztą zapraszam, będę w Łodzi pod siedzibą PiS-u, będzie duża manifestacja, będzie manifestacja w Warszawie, rocznica, w wielu miastach. Orzeczenia Trybunału, tak, wielu, w sprawie paratrybunału. Przepraszam, pani może nie wypada, ale ja, mi wypada. To jest paratrybunał konstytucyjny, który działa nielegalnie. I sędziną Trybunału Konstytucyjnego jest pani... Sędzią, przepraszam, pani, dobrze, sędzią, pani Pawłowicz, która wczoraj napisała, że Parlament Europejski jakieś takie lewackie widzimisię. No to jest właśnie styl działania, uprawiania polityki przez Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Tomasz Trela, Nowa Lewica. Dziękuję pogodzony bardzo. Już z Włodzimierzem Czarzastym, jak twierdzi. I Włodzimierz Czarzasty ze mną. Dziękuję bardzo za to spotkanie.